Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Na ile sposobów można wybrać dwóch graczy spośród 10 zawodników? No i tutaj to zadanie jest lekko kontrowersyjne, bo nie jest powiedziane, czy jest uwzględniona kolejność wyboru graczy. Jeżeli kolejność wyboru graczy byłaby istotna, to zobaczmy, wybieramy dwóch graczy z 10. Za pierwszym razem mamy 10 możliwości, za drugim mamy 9 możliwości. 10 razy 9 to jest 90 w takiej grze, gdzie kolejność na przykład zawodników miałaby znaczenie. A jeżeli kolejność zawodników nie ma znaczenia, no to wtedy to liczymy w ten sposób. 10 razy 9 podzielić na 2, czyli 45. Tutaj w zależności od interpretacji może być odpowiedź C lub odpowiedź B.